Witam serdecznie, Piotr Antczak, Info Zabrze. Trzy związki zawodowe wystosowały list do prezesa Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o interwencję w sprawie kopalni Makoszowy. Jest z nami Jerzy Chupka, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników. Zanim może zapytamy jeszcze o ten list, proszę powiedzieć, czy decyzja albo chęć wskrzeszenia kopalni jest uzasadniona ekonomicznie? Jak najbardziej, panie redaktorze, przede wszystkim dzień dobry, witam. Uzasadniona jest ekonomicznie z kilku powodów. Po pierwsze, z chwilą podjęcia uchwały o likwidacji kopalni sprzedawaliśmy węgiel za cenę 7,80 zł za gigajoul, bo tak się teraz określa sprzedaż węgla. I to przez dwa miesiące taka sprzedaż nastąpiła. Natomiast dzisiaj, jak dobrze wiemy, za gigajoul cena wynosi od 15 nawet do 18 zł. Jak z tego wynika, podwójnie moglibyśmy dużo, dużo więcej zarobić. To jest po pierwsze. Po drugie, trzeba wziąć pod uwagę jedno, że złoża, które tu są na Makoszowa, gasowna na wiele, wiele lat, zależy ile będzie się wydobywało w ciągu roku, to ekonomicznie przerabialiśmy już transport węgla na sąsiednie kopalnie i powstawały długi. Tutaj są szyby, jeden z najnowocześniejszych szybów, mianowicie mam na myśli czwarty. I tutaj koszt wydobycia tego węgla jest najtańszy. Chcę podkreślić jeszcze jedno stwierdzenie, gdzie wcześniej była manipulacja faktami. Nasza kopalnia była jedną z najbezpieczniejszych kopalń. Zdobyliśmy przecież pierwsze miejsce wówczas, gdy pan prezydent Duda był u nas na spotkaniu na ulicy Matejki w hali Mosiru. I niestety, ale wiadomości na temat naszej kopalni miał mylne. Podejrzewam, że ktoś jakby specjalnie wprowadza w błąd pana prezydenta. Co najciekawsze, kiedyś, jakby tak wziąć typowo po chłopsku, że tak powiem, kiedyś te obszary górnicze na całym Śląsku inżynierowie, geolodzy dzielili, zwracając uwagę na różne ukształtowania zarówno złóż, jak i terenu, uskoków, które miały miejsce. W przypadku, wydaje mi się, że dobrze to zrobili i w przypadku, gdyby teraz chciano transportować ten węgiel na sąsiednie kopalnie, to wyjątkowo ekonomicznie by się to nie opłacało i podejrzewam, że to jest wprowadzenie w błąd społeczeństwa. Czy ten list, który wystosowaliście, nie jest zbyt późnym ruchem? Można przeczytać w prasie, że spółka restrukturyzacji kopalń już właściwie przetarg został ogłoszony, jest firma, która ten szyb czwarty, o którym pan wspomniał, najnowocześniejszy, będzie po prostu zasypany. I to nas najbardziej denerwuje, panie redaktorze, bo prawda jest taka, że my nie czekaliśmy przez te lata, te miesiące, które od czasu podjęcia uchwały o likwidacji kopalni. My non-stop rozmawialiśmy. Staraliśmy się dotrzeć do wielu decydentów, do wielu ludzi, profesorów, uczonych, z prośbą czy wręcz chęcią rozmowy na temat merytorycznego uzasadnienia tej decyzji, a nie innej. I uważamy, że te rozmowy chyba były pozorowane w tym momencie, ale co najciekawsze, również byliśmy u ministra Tchórzewskiego, gdzie wyraźnie dostaliśmy, może inaczej, nie było zapewnienia, nie było nie i nie było tak, a więc była wyraźna jakby sugestia, że możemy tworzyć biznesplan, że możemy w tym momencie działać i jeżeli rzeczywiście będziemy mieli inwestora, będziemy mieli odpowiedni biznesplan, to jest szansa na to, żeby ta kopalnia mogła działać. Także co najciekawsze, mimo tych rozmów, tego dialogu, to jakoś dziwnym trafem zaczęto przyspieszać likwidację, a co za tym idzie, również zasypanie szybów. I to nas najbardziej w tym momencie zdenerwowało, delikatnie mówiąc. Czy list, który wystosowaliście, już spotkał się z jakimś odzewem? Tak, spotkał się. Może jeszcze nie takim adekwatnym, ale spotkał się, bo otrzymaliśmy maila zwrotnego z biura pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, mówiącym o tym, że list został przekazany do osobistej korespondencji pana prezesa i który oczekuje na odpowiedź czy wyjaśnienia pana ministra Tchórzewskiego. Jak to się skończy, trudno mi powiedzieć, ale jesteśmy pełni nadziei, że będzie to pozytywna odpowiedź, albo przynajmniej interwencja. W liście, który wystosowaliście, jest taki, moim zdaniem, najważniejszy element. Wspominacie o inwestorze. Proszę powiedzieć coś więcej o tym inwestorze i na czym ma polegać ta inwestycja? Może inaczej.
bo może społeczeństwo nie zdaje sobie z tego sprawy, mieszkańcy miasta. Inwestorów było wielu, jest wielu. Sytuacja, bym powiedział, polityczna jest taka, że nie chcą się afiszować inwestorzy. Mieliśmy inwestora z kapitałem niemieckim, mieliśmy inwestora z kapitałem izraelskim również. Ci inwestorzy jakby gdzieś tam na zapleczu tkwią. No to znaleźliśmy inwestora z kapitałem polskim, solidnym polskim kapitałem i to rzeczywiście można by było sprawdzić. Nie chciałbym w tym momencie przedstawiać nazwiska tego inwestora, bo nie tędy droga, bo wcześniej ci inwestorzy, wcześniejsi inwestorzy mieli pewnego rodzaju jakby takie kłopoty, trudno powiedzieć jakiej natury, ale mieli. Są wątpliwości części społeczeństwa odnośnie kosztów. Kto będzie tą kopalnię, że tak powiem, utrzymywał? Czy koszty poniesie tylko inwestor, czy będą również ponoszone koszty z budżetu państwa? Koszty będą równomiernie jakby scedowane na inwestora i spółkę pracowniczą, która byłaby podmiotem również razem z tym inwestorem. Natomiast z budżetu państwa nie wyjdzie w tym momencie żadna złotówka, wręcz przeciwnie, do budżetu państwa będą wpływały zarówno zyski, jak i wszelkiego typu podatki związane z wydobyciem, eksploatacją węgla. W liście wspominacie również o tym, że samorząd nie stanął na wysokości zadania. O co tu chodzi? No, jesteśmy rozczarowani, powiem szczerze i brutalnie, bo napisaliśmy, że jakby to powiedzieć, była cicha zgoda zarówno pani prezydent miasta, jak również central związkowych. I uważamy, przynajmniej mamy takie przekonanie, że rzeczywiście tak było. Bo chcę powiedzieć w ten sposób, przy wielu spotkaniach, na których byliśmy, mieliśmy poparcie władz miasta, mieliśmy poparcie central związkowych, ale nie znam i nie widziałem nigdy dokumentu, w którym wyraźnie byłby sprzeciw ze strony władz miasta i central związkowych, sprzeciw przeciwko zamknięciu kopalni. Tego nie było. I to mnie też najbardziej boli pod tym względem, bo uważam, że w tym momencie to jest takie, w tym momencie troszkę nazbywanie czy pozorowanie działań. Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy od strony prawnej, czy wasza chęć przywrócenia kopalni do wydobycia nie koliduje z prawem unijnym? Jak najbardziej nie, bo może też mieszkańcy czy społeczeństwo nie zdaje sobie z jednej sprawy wagi, a mianowicie, że wszelkie program notyfikacyjny był tworzony przez rząd. Obojętnie jakiej władzy, ale był tworzony przez rząd. I to, co rząd stworzył w tym programie, to zostało tylko i wyłącznie zatwierdzone przez Komisję Europejską. A poza tym, jeżeli chodzi o drugą kwestię, w tym momencie też nie kolidowałoby to z tym programem notyfikacyjnym z prostej przyczyny, że przecież my nie chcemy całej kopalni, tylko wydzieloną część tej kopalni to raz. I przede wszystkim byłby to nowy podmiot. A więc kopalnia Makoszowy została zlikwidowana, jest w trakcie likwidacji, a przejęcie części kopalni, a właściwie tak na dobrą sprawę złóż, bo to, co zostało po kopalni, to trzeba by było tworzyć, zostało to w pewien sposób zdewastowane. Także absolutnie nie widzę tutaj żadnej sprzeczności. Czyli czego właściwie potrzebujecie? Zgody politycznej. To jest podstawą. Zgody politycznej, resztę damy sobie radę. To ja ze swojej strony życzę powodzenia w tym trudnym przedsięwzięciu. Dziękuję serdecznie i też jestem pełen nadziei i optymizmu.